Cześć, z tej strony Axel, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Retroarchiwizacja i dzisiejszy odcinek będzie poświęcony Pegasusom. Jak widzicie na ekranie, chciałbym Wam przedstawić reprodukcję pudełka do Pegasusa IQ502, o którym to pudełku i o którym Pegasusie już było sporo materiałów na moim kanale. Ten projekt, tego pudełka zainicjowałem już kilka lat temu ja na moim kanale. Przedstawiłem wtedy mój projekt właśnie i pomysł ogólnie zrealizowania, odbudowania takiego pudełka. Można było ściągnąć gotowe właśnie tutaj pliki graficzne, właściwie to jeszcze nie gotowe, do dokończenia, które zacząłem robić. A z racji, że nie miałem czasu i, oko, i ogólnie do końca takich nabytych umiejętności, żeby to skończyć, to udostępniłem te pliki do ściągnięcia z nadzieją, że właśnie ktoś te pudełko wykona. No, i znalazła się taka osoba, Michał Przęczka, który sprzedaje właśnie reprodukcję pudełek do Pegasusa IQ 502 na Allegro. Można je kupić prawdopodobnie. Ten projekt graficzny to jest dokończony projekt, który ja udostępniłem właśnie wtedy pod tamtym filmem kilka lat temu. A jeśli nie, jeśli jest zrobiony od zera, to nie odbiega tutaj żadnym szczegółom. Ogólnie całość pudełka jest wykonana z dbałością o detale i tutaj szczegóły. Można to sobie kupić na Allegro za 69 zł, także to nie jest duża cena. A myślę, że warto, bo po to ten projekt i mój pomysł narodził się w głowie. Bo większość z nas, jeśli posiada jeszcze tego Pegasusa IQ502, to już od dawna nie ma pudełka, ponieważ w latach 90. od razu po zakupie, albo niedługo po, wyrzuciło na śmietnik, prawda? Także jest możliwość zakupienia sobie tego pudełka, żeby schować do środka Pegasusa i mieć spokój, mieć właśnie ładne, schludne, czyste pudełko. Myślę, że nawet ono wygląda lepiej niż w latach 90., ponieważ dzisiaj technika drukarska poszła też do przodu. No ogólnie jest pokryte bardzo ładnym nadrukiem, nawet połyskującym. I proszę zwrócić uwagę na detale, na szczegóły. Jest wszystko to. Czego właśnie nie powinno zabraknąć, czyli mamy Pegasusa, mamy logo Pegasusa, mamy napis IQ502, jest nawet tutaj obrazek z gry Ultimate Stuntman, są wszystkie napisy. Z drugiej strony jest nawet naklejka yy, świadcząca o oryginalności tego Pegasusa, wiadomo o co chodzi, jest ta słynna rodzinka. Z prawej strony, no i na dole Big Nose. Z boku konsoli, oczywiście, wszystkie różne napisy i detale, obrazki również są widoczne. Także tutaj zadbano o szczegóły dokładnie. No naprawdę nie ma się o co przyczepić. Jedyną wadą tego pudełka, jeśli można to nazwać wadą, jest brak styropianów w środku, więc po prostu styropiany musimy dorobić we własnym zakresie, lub być może w przyszłości pojawią się również u tego samego sprzedawcy. Link ogólnie do jego aukcji podaję w opisie. Jeśli ktoś jest zainteresowany zakupem tego pudełka, to link znajdziecie w opisie tego filmu, czyli klikając właśnie rozwinięcie opisu pod tym filmem. Dacie sobie radę, znajdziecie to, to jest bez problemu do znalezienia tutaj teraz pod tym filmem, który oglądacie. Oprócz tego ten sprzedawca sprzedaje również reprodukcję pudełka wraz z okładką i instrukcjami polską i zagraniczną do złotej piątki na Pegasusa. Także również zachęcam się zainteresować tym. Jeśli ktoś ma z was kartridż z złotą piątkę, to będzie można bez problemu sobie tutaj to skompletować. Te pudełka też ginęły, a niektórzy mieli tylko kartridż, ponieważ pudełka nie były dodawane do każdego kartridża. No i oprócz tego ten sprzedawca również sprzedaje jeszcze konsolkę Amboy A1, czyli konsolka imitująca wygląd NESa Classic Mini. I ma wbudowane 240 gier w pamięci, które można odpalać o tej konsolce. Przygotuję już osobny materiał, zajrzymy sobie do środka, również o tej reprodukcji złotej piątki, również przygotuję osobny materiał, także proszę już wyczekiwać wkrótce kolejnego materiału na moim kanale. No i na dzisiaj to będzie wszystko. Jeśli kogoś z Was zainteresował któryś z tych tutaj dzisiaj prezentowanych przedmiotów, no to zachęcam do zainteresowania się aukcjami Michała. Yy, nazwa jego konta na Allegro to jest Repro Master, ponieważ właśnie robi reprodukcję, czyli Repro Master. Link, tak jak mówię, podam w opisie tego filmu, czyli pudełko do Pegasusa IQ502, pudełko razem z, z okładką i instrukcjami do złotej piątki. No i nowa konsolka Amboy A1. Być może w przyszłości pojawią się kolejne reprodukcje. A być może ktoś z Was chciałby się również tym zająć. Myślę, że sporo osób byłoby zainteresowanych reprodukcją pudełka do Pegasusa MT777DX, które o ile mi wiadomo jeszcze nie powstało. Także fajnie by było, żeby i również reprodukcja do tego drugiego pudełka powstała. Byłoby bardzo spoko. Także zapraszam do kolejnych materiałów na kanale. No i na dziś to wszystko. Cześć.